Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku z Don't Starve Shipwreck. Jakby kto nie pamiętał, mamy wyzwanie przetrwania 150 dni. No i dzisiaj właśnie z taką fajną skórką, specjalnie zdjęłam czapkę, żeby się z wami przywitać. Ale parasolki to już nie założyłam w rękę, nie? I nie schowałam się pod to. Znaczy po tym to w sumie parasolka mi nie jest potrzebna. Oj, oj, oj. Nie ma to jak wyskakująca aktualizacja na środek ekranu w trakcie nagrywania. Ale i temu można zapobiec. Myślę, że jesteśmy dobra. Suchutcy jak niteczka. Ja sobie przepiekę to i zostawię do zgnicia, ponieważ nie mam miejsca w lodówce nawet na te jagody. Nie mam miejsca nawet na mięso. Bo byłam odnieść wszystko do lodówki na koniec ostatniego odcinka i zobaczcie sami. I jest pełno. Te ryby się zaraz zepsują. Ale tak, dzięki temu możemy zrobić tak. Ryba, mięso. Mięso, ślimak, o właśnie. A nawet tu możemy dwa, ryba i ślimak. Dwa, ryba i ślimak. I to na Sanity to jest po prostu... Nie mam już ryby, więc już sobie daruję to. Ale na Sanity jest to coś niesamowitego. Ciebie włożymy obok. Ja sobie to żarełko na razie włożę do lodówki, bo jak wiecie, Sanity... Na razie jest ok, ale to się może zmienić bardzo szybko i to w każdym momencie, więc nasz tutaj śliczny surf and turf, smakowity, miam, miam, miam. Weźmiemy tak, chociaż nie wiem, no to by mogło wysnąć już, bym wzięła tak, mięso, jajko, to mi da 75, dobra, opłaca się, niech będzie. I ja to schowam. Ok. Idzie noc, tak wiem. Chciałam w ogóle zacząć nagrywać, jak ta noc minie, ale stwierdziłam, że mamy co robić, bo w bazie to porobimy. Przede wszystkim posegregować pierdółki. I teraz tak, potrzebne mi w sumie, bo mam trzy. To mogę od... Aha, na to nie mam miejsca. Bo ja to zużyłam wcześniej. Trzy złota jednak. I zrobimy sobie aż trzy lunety. Raz... Dwa i trzy. No i to oczywiście by nam się przydał Tiger Shark, żeby sobie zrobić lepszą lunetę. Zrobimy sobie trzy. To idzie też na statek. Butelki możemy odłożyć. No one się może gdzieś tam jeszcze przydadzą do czegoś, wiadomo. Wiadomo, nie wiadomo. Jaja biorę ze sobą. Może zrobię jeszcze jedne kulki. Tak, a mogłam to mięso zużyć. Ale oczywiście ja... Ja muszę zauważyć coś po fakcie. Ale nie szkodzi. No i dobra. Nie mam świetlików. Voila. Czy ja mogłabym zrobić siatkę do złapania? Jest mi potrzebna lina, a ty masz linę, ja pamiętam. To nie jest lina, to jest lina. Nie, poczekaj. Zrobimy sobie spidera. Piękny spider. Ja to wezmę ze sobą i ja czegoś tam nałapię, ewentualnie wieczorem. Albo mogłabym i pójść teraz nawet i jakby coś... parasolka możesz już ten. I to biorę ze sobą na bambusa. A w razie gdybyśmy tam trafili na jakąś fajną, nie wiem... farmę bambusową. O, wiecie co? Wąże. Nawet... Nie biorę tego mięsa... No dobra, wezmę. Wezmę to mięso ze sobą, bo mam jeszcze trochę miejsca, mięsa, ale w razie czego je wyrzucę. Skakujemy na łódź i tak wiem, żeby wieczorem ani w nocy nie używać lunety. Ma to bardzo fajny sens. Jest to fajnie zrobione, że właśnie nic prawie nie widać, jak się użyje lunety wieczorem albo w nocy. No bo faktycznie, no jakbyśmy patrzyli przed nią wieczorem czy w nocy, no to mało co zobaczymy. Coś mi warczy. Serio, teraz? Ja teraz chciałam wyruszyć na wody i oceany. A nie chcę się z wami bić na łodzi, bo ja nie czuję tak tego... Wolałabym jej nie psuć, o tak. Mnie mi nie szkoda. Więc to zrobimy tak, no. Tu wyskoczymy. Na tą chwilkę. One przyjdą pewnie raz, dwa. Tylko niech już wstanie dzień, bo ja potrzebuję jeszcze czapkę. Na kolejną, nie no, w sumie wieczorem już widać te, dobra.
No chodźcie już tu, chodźcie. A nie mi warczycie. Nie no, fajny dźwięk ich jest. Taki... Nie to nie psy. No właśnie takie... No takie kropośki. Dobra, wiesz co? Zjedz sobie może meatballsy. Żebyś walczyła z pełnym brzuszkiem. Idą? Halo. Idą. Dzień dobry. O, jest i ząbek. Pięknie. Szkoda, że tylko jeden, ale zawsze lepszy jeden niż żaden. A chyba potrzebuję dwa ząbki i na naprawiaczkę do ciuchów. No dobra, ale zawsze jeden do przodu, prawda? Chodźmy. I teraz tak. Wyekwipuj to, moja droga. Zobaczmy, co jest w tę stronę. No, nawet ma to zasięg. Nic. To zobaczmy, co jest... Trochę w dół zejdę. Oj, 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 oj. Zobaczmy, co jest... W tę stronę, poza tym, że fale mnie... Nic. Serio? No i teraz ja mogę tu przelecieć środkiem. A, co tu takie wzburzone? To... Kurde! To morze i oceany. Tu chciałam sobie środkiem tak przelecieć. I mamy bardzo duży kawał mapy już odsunięty dzięki temu. A tak naprawdę przepłyniemy się tylko kawałek. Ale dobra, ja dotrę do tego momentu, gdzie sobie tutaj odsłoniłam. I mogę... O, butelka, ale to pusta niestety. I mogę tak, mogę w górę. A, to już było trochę odsunięte. Dobra, to chyba trochę zmarnowałam. Ale mogę... Nie wiecie co, z tymi falami to po prostu ja nie wytrzymam. Mogę w lewo. Ło, a to już koniec mapy. Coś ty narobiła najlepszego. Na szczęście one mają tyle użyć, a z trzema to... A co tam, to tylko dupki i butelki, prawda? Co będziemy się... Jakby to była ta lepsza, to by było pewnie mi jej szkoda. Dobra, weź może tak. Tu nic nie ma... Kurde, ale ta... Nie no, zobaczcie, co się ze mną dzieje, nie? Jestem cała przemoczona. I to tylko i wyłącznie przez to, że mnie fale atakują, jak ja tutaj sobie skanuję. O, patrzcie, co znalazłam. No ale fala mnie zaraz zje. Jak ja nie cierpię tej pory roku przez te fale. Zgnilizna... Dziękuję za takie coś, to wy sobie możecie. To pewnie jakieś jedzenie dobre było na początku gry. Tak stawiam. Dobra, gdzie my tu możemy coś jeszcze... Jak tu jest koniec mapy? Ja chcę wyspę, bo ja chcę wyschnąć. Aha, już jest wieczór, no to fajnie, to już sobie popatrzyłam. Przez lunetę. Kurczę, ten dzień jest naprawdę krótki. A i przydałoby się teraz znaleźć te niebieskie świecidełka. Bo jej już widać wieczorem. Więc nie musiałabym marnować, kurczę, czapki. A najlepiej jakbym znalazła wyspę. O jeny! Bym rozpaliła ognisko. O, no tak. Rozwal tą łódź całkiem. Kobieto. Kobieto wikingoszko. Podoba mi się to, jak można szybko sobie mapę odkryć tymi lunetami. Ale nie podoba mi się to, że dzień jest taki krótki. A my nie mamy tu żadnej wyspy. Nie no, musi tu być jakaś wyspa. Tutaj będzie jakaś wyspa. Na bank będzie jakaś wyspa. I chciałabym dosyć szybko do niej dotrzeć. Bo nie wzięłam nic ze sobą na sanity. Nie spodziewałam się, że tak to się skończy. Kurczę, to jednak trzeba być takim przewidywalnym w tej grze. Cześć delfiny, możecie mnie zaprowadzić do wyspy? Bo z tego co ja tu widzę, to tylko same głębiny. A moje sanity spada w tempie błyskawicznym. Takim naprawdę błyskawicznym. Tam widziałam bąbelki, ale... O, o, są mewy. Są mewy, tu gdzieś będzie ląd. Musi być tu gdzieś ląd. Jak nie na... O, to jest jeszcze, no to już... O, tak. O, jest jeszcze... Poczekaj, 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 poczekaj.
Poczekaj. Nałap tego. Dawaj, dawaj. I siup. Ile masz jeszcze tego użyć? No tak, se. I tak jesteś cała mokra, więc tak naprawdę nie robi mi to różnicy, wiesz? Czapka. Dwa razy, doładujemy. Co to? Jak to mnie przestraszyło? Nie wiem, co to był za dźwięk. Znaczy, wydaje mi się, że przez to, że sanity mam słabe, ale... To coś chciało, żebym ja dostała zawału. Dosłownie. Tu mamy kolejne, ale już tak mam wystarczająco. Dziękuję. Nie, no nie ma tu żadnej wyspy, nie? Te mewy były oszukane. Tu na prawo jest tylko wyspa i to jest ta, na której tu w sumie byliśmy, gdzie są sanki. Ale dobra, ja pójdę się na nią wysuszyć, bo chyba szkoda sanity, co? Tu przy ognisku sobie spojrzymy. 16%. To możesz naprawić w razie czego. Czy to na sanity? Nie, ona na sanity, ona na życie i na jedzenie są. Już zaraz będziesz sucha, moja droga. Dostawiaj to. Susz się. Susz się, susz się, susz. Plecaka nie zdejmę, bo mi się zaraz spali. Tyle będzie. To ci podniesie piąteczkę. No dobra, zobaczmy, gdzie jest nasz skarb. I my tu byliśmy. Nie tak daleko, ale tu mamy jeden i tu mamy jeden. Tam jest wyspa. To też musi coś być. No musi to coś być. To by było tak pusto. Zaraz zobaczymy. Jak wstanie dzień, to sobie lunetą spojrzymy. To mi daje 75 głodu. Jeszcze trochę przetrzymam. No wysusz się szybciutko. A wiesz co? To mi może dać sanity. Zaraz to założę. Zwłaszcza jak będzie sucha, nie? Tak, ja wiem. Ale to... Przy praktyce to standard, że się ma takie sanity, prawda? Już jesteś sucha. Teraz tylko rzeczy, żeby trochę przeschły. Oj nie, faktycznie sanity leci o wiele szybciej, jak się ma mokre rzeczy na sobie. Niby plecak jakbym zdjęła, to też by było spoko. No, jakie to złotkie. Ale już jest suche, no to już jest ok. Teraz możesz... Nie, to założyć i to. Znaczy, wiesz co? Tą czapkę założysz jak wstanie dzień, bo ja nie wiem, czy nadaje trochę sanity, czy nie daje. Na razie załóż tę. No dobra, zjedz to. Zawsze to piątka wzrośnie. Zrobimy tak. No i dobra, w sumie możemy iść. Tu trochę ci nóżki zmokną, ale to akurat... O, właśnie. Chwila, moment i ustawimy się tak, żeby tutaj coś wyszukać. Trochę do góry, ale nie w fale, tylko jeszcze na płciźnie sobie tutaj pobędziemy. I ja sobie tak w sposób o taki. I to ci nie daje sanity, no to pięknie. Czekaj, bo tu już widzę fale. I tu nic nie ma, no pięknie. A jakby tak do góry w prawo. A tu mamy butelkę i kolejne złoże smoły. Czemu ja zawsze chcę słomy mówić? Dobra. Weźmy kolejną buteleczkę. Siup. To jest piękny czmych-mych. Nie wiem, czy tu coś by się kryło. Wątpię chyba. Chyba byłam w wielkim błędzie i tak naprawdę tu nic nie ma. Tu możemy zaraz sobie pilnąć znowu. Brawo. Tu mamy tylko smrodki. To sanity. Ach, to sanity. Czym ja bym mogła cię poprawić teraz? Teraz to w sumie niczym, bo nic kompletnie przy sobie nie mam. Bym mogła sobie znowu pilnąć, zanim jeszcze dzień jest. Okej, okay, widzę, że... Jak dziwnie wygląda. Nic tu ciekawego nie ma. Czekaj, jakbym wpłynęła... O, wiesz co, jakbym wpłynęła, ja wiem, że to mi sanity zabierze.
Tak, wiem. Tylko wtedy miałabym chyba, nie wiem czy bliżej do domu, ale zahaczyłabym o wieloryba. Dobra, damy radę z tym Sanity. Tylko czy ty dasz radę jeszcze do końca dnia tam dopłynąć? Bo trochę wolno ci to idzie. No i mamy 10%. Nie zahaczaj o falę. O, musiała zahaczyć, nie? Ja to słyszałam. Musiałaś zahaczyć o jakąś falę. No i o kolejną. Masz ci los. I tu co mamy? Nic. Uciekaj! Tu, w prawo, czekaj. W prawo. Też nic. Nie no, po prostu... Ja nie wiem, coś... Aha, już idą do mnie potwory wodne. Płyniemy do domu. Jak zdążymy? Dobra, i tak już nie mam Sanity, więc wiesz co? Już płyń jak chcesz, Wigfridka. Już mnie to w ogóle nie interesuje, co się z tobą tutaj dzieje. Bo ty nie umiesz się ogarnąć. Wiesz co? Chodź na tą płyciznę może. O, tak, płycizna. O, tam mamy wyspę! Z ziemniakami chyba! Nie zmienia to faktu, że i tak muszę dotrwać. Nie, ty, po tych falach się nie surfuje. Łomatko, cóż za zygzoki. I zrób jeszcze tak. I tu też nic nie ma. Dobra, a ja mam 6%. Pięknie, ja mam 6% tylko żagla. A do domu kawał drogi. O nie. Nie, no teraz to jesteś przemoczona. Dobra, zjedziemy to Sanity do zera. Na szczęście te potwory wodne, one są na tyle wolne, że można chyba im uciec. Nie wiem, co się stanie, jak będę musiała wiosłować, bo to wtedy może nie być aż takie fajne. O, ja słyszałam, że tutaj kolorowe... Oj, to tylko ja oddalam. Kolorowe jellyfishy mogą nas doprowadzić do... wulkanu. A tu jest wyspa, a ja jak widzę piaskową wyspę, to zaraz mam maszynę w głowie albo małe te... rekiniątka, kurde, ale ja nie będę tutaj teraz zwiedzać. Bo ja muszę jak najbliżej domu bez wiosłowania dotrzeć. Bo ja w domu mam Sanity do odnowienia, różne rzeczy fajne. Nie no, nie mam nic kompletnie. O, skończyła mi się czapka marynarska? Ej, to szybko. Nie wiem, czy zużyć, czy zostawić na naprawienie. Ten biedny 1%. Musisz teraz wiosłować, ma droga, chociaż tu jest dużo bambusa. A ja mam przy sobie maczetę. Więc jakby nie patrzeć, mogłabyś sobie zrobić chyba ten... Linę też zrobisz. To mamy jeden. Co mi tutaj tak robi dziwnie? Ja nie wiem, bo ja bym nie chciała, żeby teraz jakiś boss do mnie przyszedł. O nie, coś idzie. Co do mnie idzie, jak ja nie mam Sanity? Raz, dwa. Nie mówcie, że ta, jak ona ma, foka. No nie, serio. Jak ja nawet nie mam teraz czym walczyć. No grzyby, po co mi grzyby? To chyba foka, ja nie wiem, co taki dźwięk wydaje. Wiecie co, żryjcie sobie małpy co chcecie, ja to tylko po kwiaty przyszłam. Foka idzie, no pięknie. Jestem na ciebie tak przygotowana, moja droga. Że aż w ogóle, gdzie ty jesteś? Poczekaj, bo ja tylko chcę się za drzewem schować. No dobra, ja cię chyba jakoś... Nie wiem, czy mi się uda ciebie. Gdzie ty jesteś? Chodź tu. Ała. Wiesz co? Chyba wciągasz teraz, nie? No.
Najgorsze jest to, że ja nic nie widzę. Dobra. Ej, to ile razy? Raz, dwa, trzy? Raz, dwa. O, piękny. Raz, dwa. O, nie, 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 nie. Tak tu się bawić nie będziemy. Fajnie, że sobie dalej nie odblokowała mnie. Aha, raz, dwa, trzy. Pięknie, pięknie to robię. Pięknie mi to wychodzi. Za drzewem się schowam. Jestem trochę zestresowana. Wiem, że tego nie okazuję, ale jestem strasznie zestresowana. Bo przyszło mi walczyć z foką w środku nocy. Maczetą. Aż ty. Dobra, dwa razy muszę się ściągnąć w takim razie. Chowam się za drzewkiem. Za drzewkiem się chowam. Poczekaj, bo wiatr wieje. Czekaj, bo ja nie wiem, ile razy cię mogę uderzyć, a nie mam teraz kasku na sobie. Nie, 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 dwa razy chciałam cię uderzyć. Czy ta noc może już przejść? Oh, dobra. Dziękuję, gro, że jeszcze zgasiłaś mi ognisko. Jesteś po prostu tak ze mną w tym challenge'u. Dobra, dobra, mamy dzień, zakładaj kask. Ciekawe, ile ja cię jeszcze będę musiała bić tą maczetą. Aha, okej. Okay. Poczekaj, bo wiatr wieje, wiesz co, i spowalnia mnie, tam są małpy. Wolałabym trochę odejść od nich. Dobra. Jest! Jest, 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 jest. Ała, głupi. Udało się. Udało się, malutka, ty niedobra, przez ten cały stres, ja przez ciebie miałam, to bym cię siekła, ale masz szczęście, że... O, korona jeszcze wypadła. No pięknie. No tak, bo przecież czekaj, coś jeszcze ci pod tyłkiem leży? Aha, no nie. Tylko, że bym musiała to wrócić chyba następnego dnia, to jakaś nagroda będzie czy coś? Małpa, idź stąd, bo nie mam ochoty nawet teraz z nikim. Dwie liny mi są potrzebne i mam nowy żagiel. Dobra, gdzie jest moja łódź? Bo ja trochę obkręcałam mapę. Muszę ją sobie ustawić tak, jak miałam, czyli tak miałam, dobra. I ja mam łódź po prawej. Dobra, foka, masz szczęście, bo mi tylko to jest potrzebne. O, co to było? To ja po prostu nie wiem. Ja te wszystkie kwiaty muszę wyzbierać. Szyszki możesz sobie pozbierać, głupia małpo. Pieniądze, 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 pieniądze ci nie oddam. Te banany... Poczekaj, chodź, ja ci dam banany. Chodź, chodź, masz. Masz. Masz jeszcze. Masz jeszcze jednego. Ja sobie wezmę kwiaty, to nie moja wyspa. W ogóle to bym mogła przeczytać. O, kawał drogi. To bym mogła. O, wstał dzień. Ja żyję, w ogóle ja żyję. Zabiłam ją maczetą. To możesz już... raz... W ogóle sanity już mam, okej? Okay. Nie no, spoko, nie? Człowiek się stresował. Jakaś walka z bossem w środku nocy, a tutaj proszę. Wyszło tak pięknie. No wyszło pięknie, naprawdę. Jestem z siebie dumna. Ale nie spodziewam, no najmniej odpowiedni moment po prostu przyszła ta foka. Najmniej odpowiedni momencie. Wtedy, kiedy ja nie miałam przy sobie nic do leczenia, nie miałam czym się bić. W środku nocy. Po prostu to było coś niesamowitego, co w tym momencie się wydarzyło.
No ale na szczęście foka nie jest taka trudna, bo wystarczy się właśnie chować, jak ona zaczyna wsysać. Jak to brzmi. Ale wystarczy się chować za jakąkolwiek budowlą, czy to jakiś tam garnek, czy to jakaś lodówka, czy to drzewko, czy cokolwiek. Jakaś struktura musi być taka stała. No i na dwa razy widać uderzać. Dwa razy siup, dwa razy siup. Ja to chciałam na szybkiego, bo nie wiedziałam, ile mi to zajmie, i na trzy ją chciałam bić, więc troszeczkę mnie zjechała. Ale nie zmienia to faktu, że my tu mamy czym się leczyć, czym sobie podnieść sanity, czym się najeść. Zacznę może od Surf and Turf, bo to się będzie pewnie psuło. Sanity pięknie, jedzenie już pięknie. Teraz to mogę powiesić. Czekaj, bo to leży zgnilizna, to wiesz co? Ale czego ona tak leży? Czy ty wykupkałeś moją zgniliznę, którą ja tutaj... Nie, no po prostu ja nie wiem, co tu się dzieje. Pagins, przechodzisz samego siebie. Czekaj, bo ja się teraz na garnku kurczę zatykam. To zostanie zgnite w twoim brzuchu. To wraca tu. Wiesz co? Możesz sobie jeszcze, moja droga... Z racji, że mamy to, to ja bym dwa jajka. Czy ty śpisz wieczorem? Nawet nocy jeszcze nie ma, papuga. Wstawaj. Ja potrzebuję dwa jajca. Do którego garaja to wrzuciłam tutaj? Okej. No dobra. Ale najśmieszniejsze jest to, że możemy odblokować sobie kolejną postać. Czyli znaczy, na razie jeszcze nie, bo jeszcze nie znalazłam. Ale to już kwestia czasu. Ja nie mam kupy żadnej. Wiecie co? Tu mam tego aż trzy za dużo. Aha, ja nie mam się nawet... Nie mam po co się leczyć. Nie to. Ja chciałam ten garnuszek. Proszę się... No dobra. Ale moi drodzy, ja się w takim razie z wami pożegnam. Myślę, że wystarczy na ten odcinek. I tak mnie tutaj zestresował. Ja sobie odpalę ognicho. Stanę sobie tutaj. To mogę doładować. Fajnie wyszło, w takim razie będziemy robić sobie tutaj motoróweczkę. Żagle tak naprawdę już niepotrzebny, więc też nie wiem, po co ja go zrobiłam. A pewnie go wykorzystam, żeby nie tracić surowców, bo szkoda by było. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Widzimy się w następnym. Bye!